Witajcie, ja jestem Katon i mam ogromną przyjemność powitać was w nowej serii na moim kanale, a mianowicie na Jet Reborn. Jest to gra, którą podesłał mi jeden z jej twórców, a mianowicie widoczny tutaj na dole Bartłomiej Pawlik, więc na samym wstępie pozdrawiam. No i cóż, słowem wstępu dodam jeszcze, że ja bardzo jestem otwarty na wszelakie wasze twórczości, jeśli chodzi o gry, w które mógłbym zagrać, więc jeśli ktoś z was tworzy gry, to czujcie się jak najbardziej swobodnie, żeby do mnie napisać, czy to na Discordzie, czy to na fanpage'u, bo kontakt ze mną jest naprawdę łatwy. Tylko proszę, nie piszcie do mnie wiadomości typu hejka, co tam słychać. Od razu mówię, u mnie wszystko spoko, gra gitara. Dziękuję bardzo za troskę. Autor napisał mi, że gra jest podobna do FNAF-a pod względem takim mechanicznym, ale fabuła i postacie się bardzo różnią. Ale samo menu wskazuje mi, że to jest fangame FNAF-a, tak mi się wydaje. I jeszcze jedno, po komentarzach na Game Jolcie dowiedziałem się, że tę grę nagrywa również inny youtuber, którego nazwy nie wymienię, ponieważ nie chcę się wbijać na jego fejmie. No, zdradzę tylko, że jego nick zaczyna się na E, a kończy na Leven, ale myślę, że dla was nie powinno to stanowić żadnego problemu. No i co? Chyba jesteśmy gotowi do rozpoczęcia przygody. Miłego oglądania. No to co, zaczynamy sobie z nową grą, zobaczymy cóż nasi rodacy przygotowali. Noc pierwsza, 12 PM, czyli tak standardowo. Okej, ale jest ciemno, matko. Ale tu jest ciemno, ja mam w pokoju dosyć jasno, mimo że rolety mam zasłonięte, ponieważ nagrywam to około 16, a jest strasznie słonecznie. Okej. Czym ty jesteś? To jest Renjet, prawda? Serge nic nie mówi, ale się skupiam na tym, co on mówi. Okej, Funkal się skończył, z tego co wiem, troszeczkę się... Z tego co zrozumiałem, a zrozumiałem myślę znaczną większość, to te roboty, czy z kim one są, nie wiadomo z kim są i skąd przybyły. O kurwa. Okej, tak jak się spodziewałem, umarłem. Szkoda, że nie przewidziałem już reszty. Z tego co wiem, to tak, te roboty, czy te potwory bardziej, bo mi na robota to nie wyglądało, nie wiadomo kim są i czego chcą, muszę patrzeć na kamery i jeśli pojawi się mi w jakichś drzwiach, to muszę na niego świecić latarką. Tylko problem jest taki, że jest w tym biurze strasznie ciemno, ja mam w pokoju dosyć jasno i praktycznie nic nie widzę. To jest taki mały problem. Jeszcze raz spróbuję to sobie przejść, ale no to... Skoro ja dostaję jumpscare'a o trzeciej, pierwszej nocy, to jest to zły znak. Dobra. Tym razem, o, mogę sobie zmutować to. Co jest? Czemu nie mogę z tego wyjść? Okej. Okay. Troszeczkę... Dawno we FNAF... O nie. Zapomniałem go zmutować. Więc muszę patrzeć na kamery. I jakoś... sobie z nimi poradzić. Szczerze mówiąc... Nie wiem za bardzo po co jest ten restart kamer. Czy w tych kamerach można coś klikać, jakoś interaktywnie? Cokolwiek? Okej, nie za bardzo. On jest tutaj. Czy ja mogę coś z nim zrobić? Nie. Czy patrzenie na niego jakoś go powstrzymuje? To jest ważna kwestia. Postaram się przeżyć tą pierwszą noc, ale no jak ja dostaję jumpscare'a w taki sposób, to może to być wysoce problematyczne. Okej. Nie ma tu żadnej pozytywki ani nic. Jest tylko jakiś jeden potworek, który chce mi się dobrać do życi. Nic nie mogę klikać. Muszę go śledzić na kamerach i dzięki temu będę wiedział, z której strony on przyjdzie. Czyżby tak to działało? Okej, on jest tutaj. Czyli będzie mi szedł z prawej strony raczej. Okej. Czyli jak on nie chce, żeby był obserwowany, to nie będzie go widać i nie wie, że go obserwuje. Dobrze wiedzieć. Czy chodzi o te drzwi? Że na te drzwi muszę patrzeć? Czy tak to działa? Czy ja coś słyszałem? A. Z tej strony czy z tej strony? Okej, on jest tutaj. No i co ja mam z tobą zrobić? On idzie w tą stronę, do tego pomieszczenia albo do tego. Czy ja mogę jakoś zmniejszać albo zwiększać moc tej latarki? Dobrze, do zobaczenia, pracowniku. I dlaczego mój pracownik mnie uczy o tym, co jest w mojej pizzerii? Bo obstawiam... Okej, on jest tutaj. No i co, mam się na niego gapić, czy o co chodzi? Czy on tam jest? Czy właśnie go odganiam?
Jak to działa? Przecież świeciłem na niego. O co chodzi? Dlaczego on nie ucieka? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Obstawiam, że coś źle zrozumiałem po prostu. Mutujemy go sobie i po prostu... Nie wiem za bardzo, kurczę. Może muszę zresetować kamery przed tym, zanim on tu przylezie. A bo jak on tutaj był, to zamiast na niego świecić, to musiałem, nie wiem, wejść w kamerę i zresetować to? Coś takiego? Czyli on mi może przychodzić albo stąd, albo stąd, albo stąd. Tak rozumiem. Mam nadzieję, że dobrze. Powoli już tutaj po kamerach staram się ogarniać to wszystko. To z lewej to kamera, to z prawej to reset systemu. Dobra. Będę to tak dawać na wszelki wypadek. Nie wiem. Może tak to działa, może muszę się na niego w tej kamerze gapić, nie wiem. W każdym razie świecenie mu po mordzie nie działa. Tyle się dowiedzieliśmy. Ale powiem wam, że dawno jak grałem w jakiegoś fangame'a, to dostałem jumpscare'a tuż po tym, jak się fonkal skończył. Ale dobrze. Jeszcze po prostu mechaniki nie ogarniam. Myślę, że jak to ogarniemy, to bez problemu to przejdziemy. No ale póki co jestem w tym nowy, nie wiem z czym to się je. Ale wkrótce sobie z tym się uporamy. Tej latarki nie da się włączać, nie da się wyłączać. Zresetujemy to sobie. Nie wiem, czy to ten reset systemu mi przywraca baterię. Dobra, gdzie on polas? Tutaj polas. Okej. Nic też nie mogę kliknąć za bardzo. Więc następnym razem, jak go zobaczę, to świecę latarką i resetuję system. Chyba, że ten reset systemu jest tak jak we FNAF-ie 3, że on w późniejszych nocach na przykład mi będą rozwalać te wszystkie kamery. No ale zobaczymy. Okej, gdzie on polas? Tutaj polas. Czyli on za chwilę będzie już przyłazić. Zresetuję na wszelki wypadek. Patrzymy tutaj. No i dobra, on mi za chwilę tutaj przylezie. Znowu idzie w tę stronę, bo był skierowany w tę stronę. Oh boy. Czuję się przerażony zaistniałą sytuacją, nie będę ukrywać. Nie jest dobrze, zdecydowanie nie jest dobrze. Nieznane jest najstraszniejsze. Na razie na spokojnie. Musimy go na spokojnie wyczaić i mu zawalić latarką w mordę. Okej, jest tutaj. Resetuję system. Patrzę tutaj. Resetuję system. Poszedł? Poszedł w żopu. Poszedł. Poszedł. Proszę, idź stąd. Patrzę. Okej, wiecie co? Ja to odsłucham sobie jeszcze raz, na spokojnie. Dobra, ja jestem retardem. O matko, ta latarka ma dwa tryby. Jeden taki, który oszczędza moc, a drugi taki, który ich odgania. Dobra. Matko, tak się skupiłem na gadaniu do was, że nie załapałem tego, gdy Fongaj to mówił. Czy ten Fonkal, nie wiem jak on się nazywa, ten gościu. Jest moim pracownikiem, bo się do mnie bossem zwraca. Okej, rozumiem. Dobra, to teraz to na spokojnie powinniśmy przejść. Dobra, gdzie on polas? Tutaj jest. Okej. Rozumiem. Matko. A on to powiedział wprost, że zmień tryb latarki klikając prawym. A jak próbowałem kapsa, próbowałem taba, próbowałem shifta, a tu prawym po prostu. Dobra. No, do zobaczenia później, postaram się przeżyć. Ale teraz powinno nam się to udać. Matko, dobra. Więc przyszła rada, jak gracie we FNAF-a, słuchajcie Fonkali. Dobra, spierdalaj. Spierdalaj. Poszedł? Zadziałało, jej! Okej, okay. Udało się. Gdzie on teraz jest? Gdzie on teraz jest? Ty humanoidalny świrze. Okej, okay, on znowu tu jest. Nie. Nie, no jest. Ale ja go nie widzę, what the fuck. Aaa, dlaczego on jest na tej kamerze, a go nie widzę w biurze? Zaraz tutaj znowu przylezie. Zgadza się? On jest na tym środkowej, nie może się pojawić po drugiej stronie, ale mimo to staram się ogarniać cały room. Dalej tu jest, dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Jak się pojawia, to mu po prostu świecimy latarką z całej siły w mordę. Nie wiem, która jest godzina, on mówił tam, że można w kamerze sprawdzać. Ale chwilowo nie mam na to czasu, bo walczę o życie. Ale myślę, że już jest koło, nie wiem, trzeciej? Mam taką nadzieję, o kurwa, zmienił pozycję. Niedobrze. A nie, nie to. Tu
Tutaj, 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 tutaj. Dobra, po prawej jest. A wyłaź z tego. Wyłaź z tego. Wyłaź z tego gówna, no. Dobra, on się pojawi z tej strony. Pojawi się z tej strony. Tutaj za bardzo właziłem w ten system. Trochę mnie martwi to, że mam mało energii. Kurde, myli mi się cały czas. Okej, on zniknął. No i się pojawił. Ale przeżyliśmy jeden atak, jest progres. No dobra. No to zaczynamy jeszcze raz. Nie wiem, czy on jest zaprogramowany tak, że się pojawia losowo, czy w pierwszej nocy jest zaprogramowany tak, że się pojawia w tym środkowym, a później w lewym. Nie wiem też, jakim cudem mnie zabił, ale dobra. Pewnie dlatego, że się za bardzo zagmatwałem w tych kamerach i jak byłem w tej kamerze, to on się akurat pojawił i jak wyszedłem, to już było za późno. Dobra, oszczędzamy latarkę jak tylko możemy i czekamy na jego atak. Swoją drogą nazwałbym jakoś tego naszego antagonistę, bo Jet, no fajne imię, ale ja bym go nazwał jakoś tak swojsko, żeby się aż tak bardzo go nie bać, więc nazwę go sobie Stefan. To jest, myślę, dobre imię. Nie wiem dlaczego, ale mi się kojarzy ze Stefanem. Nie żebym miał coś do Stefanów jakiś. Okej, Stefan się poruszył. Stefan idzie mi wpierdolić. Ech, jak ja kocham te dźwięki w tle, które słyszycie w tym momencie zapewne. Jakieś karetki jeżdżą, jakieś pasożyty, znaczy dzieci drą mordę. Ale jest tak gorąco, że nie chcę zamykać okna, bo się uduszę. Okej, on zaraz znowu tutaj przyjdzie. Tym razem, obiecuję wam, wygram tę noc. Dzielą nas sekundy od ataku. Okej, jest. Odejdź. Odejdź. Dobrze, odszedł. Miło mi to słyszeć. No i znowu tu siedzi. Aha, czyli on się cofnął tam, dobra. On się cofnął i teraz będzie iść w lewo. Chyba tak to ma działać. Tylko problem jest to, że cały czas mało widzę. Według mnie za ciemna jest trochę ta gra. Rozumiem, że ma być prośna, ale to kurczę tak trochę niekomfortowo. Chociaż może dzięki temu jest trudniej, może by było za łatwo. To tylko taka skromna uwaga ode mnie. I w ogóle też wiem, że powstaje fan game o mnie, więc w ciągu najbliższych miesięcy, może już nawet tygodni, możecie się spodziewać, że również to nagram. I jeśli macie jakieś gry, jak mówiłem na początku, które chcecie, żebym ograł, które sami stworzyliście, albo nie wiem, chcecie po prostu ujrzeć, to możecie do mnie pisać. Ja wszystkie propozycje rozpatrzę, bo czemu nie? Trochę za bardzo panikuję, myślę, ale ja go po prostu nie widzę. No przy... Okej, czyli on chodzi tak randomowo. On jest po tej stronie, więc będę się starał na tę stronę świecić. Tylko z której on ma przyjść strony? Nie wiem, z tej szafki? Czy z czego? What the fuck? No! Ej, no naprawdę, ja tego nie rozumiem. W których miejscach on się pojawia? Obstawiam, że to jest to miejsce po lewej. To jest to miejsce po środku. A tutaj gdzie? Świeciłem w to miejsce i tak mi wyskoczył na mordę. Jak to ma działać? Bo tutaj, zobaczcie, dojścia do mojego biura są, obstawiam, że z tej kamery i z tej kamery. Tak? Tu są drzwi do mojego biura. Ale ja tu żadnych drzwi nie widzę w biurze. No gdzie niby one są? To co, on za każdym razem się po środku pojawia? Czy jak to ma działać? Naprawdę nie rozumiem. Idź. Dziękuję. No naprawdę, ja chcę to przejść. Please. Dobra, będę świecił latarką po całym biurze jak pojebany, aż go zobaczę. Może to jest metoda, nie wiem, zresetuję to na wszelki wypadek. Jest trzecia. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Naprawdę dobrze wiedzieć.
Tylko problem jest taki, że zdechnę. Na 95%. Z tej strony. Powinien przyjść jakoś z tej. Nie wiem, może z tej przyjdzie? Wiem, że marnuję tą mocną latarkę, ale... chcę mieć, kurde, pewność, że tym razem nie umrę. Będę tak nią świecić, o. W końcu na coś natrafię. I mam nadzieję, że to nie będzie śmierć. Nie wiem, może za tymi zielonymi? Już tutaj wyciągam szyję jak kuźwa żyrafa, bo chcę tutaj coś dostrzec. Bo obstawiam, że to jest wentyl i tu jest dwójka drzwi, tak? Dobrze myślę? Tylko... czemu tych drzwi nie widzę? Okej, z tej strony widzę, no to chyba są drzwi, chociaż jak świeciłem... to i tak mnie zabił, ale nieważne. Ale z tej strony to jest jakaś kuźwa półka. Z kimś... nie wiem, co to jest. No i on tutaj jest i co ja mam zrobić? Popłakać się chyba. No chyba to jedyne, co mi pozostaje. Może więcej na niego muszę patrzeć. Okej, nie ma go i gdzie on kurwa jest? No gdzie on kurwa jest? Powiedzcie mi, gdzie on kurwa jest? To mnie naprawdę zatrważa. La la la, la la la. Nigdy tego nie dokończę. Nie no. Choćbym miał tu 10 godzin spędzić, to co zrobię? Nie no, 10 to trochę przesada, ale jeszcze się nie poddałem. Tak trochę przypał wrzucić odcinek, gdzie nie przeszedłem pierwszej nocy, nie? Nie wiem, jak w ogóle daję tą latarkę na prawą stronę, to się całkowicie ciemno robi. Czyżby to była metoda? No, I don't think so, jeśli mam być szczery. Chyba, że może. A może? Może to właśnie o to chodzi? Nie wiem. Tu się coś niby wyświetla troszeczkę. Ale czyżby to o to chodziło? Jeśli tak... no to będę dosyć zdziwiony. Ale to chyba są te drzwi właśnie. Naprawdę? Trzeba aż do samego końca? Ja pierdolę. Dobra. Znaczy, no nie wiem, czy to dobre, czy to o to chodzi, ale... jeśli tak... no to... no to ciekawie. Dobra. Za chwilę będzie kluczowy moment. Teraz go odpędziliśmy i to jest chyba najłatwiejsze miejsce do odpędzenia go. I teraz muszę patrzeć, na którą on stronę polas. Na tą czy na tą? Na tą, dobra. Czyli patrzymy się tutaj. Tutaj się patrzymy. Szczerze mówiąc, ja tych drzwi całkowicie nie widziałem, ponieważ, drodzy widzowie... znaczy, nie wiem jeszcze, czy w ogóle dobrze rozumuję. Bo jak mi on teraz wyskoczy, to się wkurwię. Znaczy, już jestem trochę, ale się jeszcze bardziej. Boję się teraz wejść w kamerę, bo pewnie się akurat pojawi wtedy. Coś mrugnęło. Czyżby on polazł właśnie? Okej, poszedł. Dobra. Dobra. Tylko on mi się tutaj nie pojawił, tylko po prostu coś mrugnęło. Teraz z której strony on przylezie? Udało mi się go odpędzić drugi raz. Jej, ale nie święćmy dnia przed zachodem słońca, bo go kurwa nigdzie nie widzę. Na 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 na. Przejebane mam. Bardziej niż wcześniej. La 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 la. A może... może już dał mi spokój? Nie, to by była kurwa zbyt optymistyczna. To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jeszcze mnie muszą pomęczyć. Która jest kuźwa godzina? Aż sprawdzę. Zginę, ale sprawdzę. Piąta. No i gdzie on jest? Gdzie on kuźwa jest? Please, leave me alive. I'm very good English person. Jestem dyplomatą. Posłem. Szczęścia w świecie zgrozy i rozpaczy. Mówię cokolwiek, bo nie myślę, tylko mam nadzieję, że że on zdechnie. Chociaż... jest! Dobra. O, nigdy się tak nie cieszyłem z przejścia pierwszej nocy w czymkolwiek. Jeśli teraz się okaże, że się nie nagrywało czy coś, no to chyba będę musiał opcję z rozpuszczalnikiem zastosować. Dobra, tutaj się kolejna noc zaczyna, ale my już kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie, dajcie mi znać, czy wam się spodobało. Jak wam się spodobało, to zostawcie lajka, bo po tych lajkach będę widział, ile osób chce tą serię. Im więcej lajków, tym szybciej będzie, więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!